Jaki mamy problem z włosami podczas lata? Są suche, zniszczone, matowe, przede wszystkim suche. Możemy walczyć z tym na wiele różnych sposobów, używając przede wszystkim produktów przeznaczonych specjalnie do włosów wystawionych na słońce, które zawierają filtry UVA, UVB. Yy... Działają, działają bardzo głęboko nawierzająco i utrzymują nam też y, odpowiedni kolor włosów, ponieważ bardzo często klienci pytają, jak utrzymać kolor włosów podczas lata. Więc stosujemy właśnie takie produkty zabezpieczające, nadające taką y, tarczę ochronną, tak, oklejającą włos. Problemem jest też utrzymanie koloru. Podczas wakacji. Często klienci przed wyjazdem przychodzą, farbują sobie włosy i pytają, jak mamy, co mamy robić, żeby utrzymać, żeby utrzymać kolor włosów. No więc. Podchodzimy do recepcji, sprzedajemy produkty i oczywiście klient jest bardzo zadowolony. Nie, wcale tak nie jest. Te promienie słoneczne tak bardzo głęboko, bardzo głęboko penetrują, penetrują włosy. Ten kolor oczywiście będzie utrzymany, natomiast nie w 100% tak, jakbyśmy chcieli. I bardzo dobrym środkiem tutaj jest olejek arganowy. Jest to hit tegoroczny. On okleja bardzo fajnie włosy, tworząc tarcze. Dzięki temu ten włos jest nawilżony, piękny, śliski i nie wysuszy. Włosów, tak jak w przypadku używania jedwabiu. Nie używamy jedwabiu absolutnie. Wybierając fryzurę na lato, kierujemy się przede wszystkim wygodą. Jeśli mamy włosy średniej długości, których nie możemy związać, najlepiej obetnijmy je na krótko. Szybko je umujemy, szybko wysuszymy, nie będziemy mieli problemu. Natomiast jeśli chodzi o długie włosy, no to wiadomo, trzeba poświęcić im trochę więcej uwagi. Można je zawiązać w luźny, w luźny kucyk, ogon, chociaż jest to, jest to duży błąd, który popełniają kobiety. Tak jak, jest taka moda w tej chwili, że związuje się byle jak te włosy i one wyglądają super, tak, ale. Te łuska o łuskę ociera i niestety jest to dosyć niekorzystne dla włosa. Wtedy trzeba używać dużo kosmetyków, dużo pielęgnacji, dużo nawilżenia, żeby te włosy utrzymać w jak najlepszej kondycji. Dlatego proponowalibyśmy luźne, luźne warkocze, a ewentualnie rozpuszczone włosy.